Wielu graczy popełnia ten błąd, dając mu pewną umiejętność. Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Powoli dobiegamy do końca serii o pupilach, zrobiłem już film o większości z nich. A co ważniejsze, ich buildy się nie przeterminowały, więc śmiało możecie korzystać z każdego buildu. W tym filmie zajmiemy się jednym z pierwszych pupili, które są dostępne w grze. I pierwszym pupilem, którego sam posiadałem, gdyż to właśnie jego wybrałem na początku przygody z pupilami, z czysto wizualnych względów. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co poszczególny pupil robi, więc chyba każdy wtedy sugerował się jego wyglądem, a sam pupil, jak widzicie, jest ze mną do dziś. Zanim przejdziemy do buildu i kilku ciekawostek na jego temat, zapraszam do pozostawienia suba, lajka, dzwona, jeśli nie chcesz, żeby żaden film cię ominął. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało wbij na Discord, a my przejdźmy do naszego pupila. Zerknijmy sobie, jak ten pupil działa. Łatwiej będzie to zaobserwować na zwolnionym tempie. Tutaj widzimy 153, są to obrażenia z talentu. Kolejne 150 jest z talentu. Ta trójka jest również z talentu. Z tego względu, że te obrażenia zostały zmniejszone, bo ten pupil, jak widzieliście w sanktuarium, ma mur serc. Dlatego te obrażenia są takie małe. Kolejne 150. Kolejne 132 tutaj. Kolejne 147 na legion dystansowy. Podsumowując, sposób działania talentu tego pupila jest następujący. Mamy 40% szans na zadanie obrażeń o jakimś tam współczynniku zależnym od tarczy, a obrażenia możemy zadać jednemu legionowi w tym samym czasie. Co za tym idzie, im więcej legionów nazbije, tym mniej nam zależy na szansie na aktywację, gdyż każdy z tych legionów, który nas atakuje, ma równo 40% szans na aktywację naszego talentu. Dlatego nie musimy zwiększać tej szansy w przypadku tego pupila, w przypadku większych jakichś bitew, gdyż jest to mało prawdopodobne, że któryś z tych legionów, który ma 40% szans na otrzymanie obrażeń, tych obrażeń nie dostanie. A sam build wygląda w ten sposób. Talent zależny jest od siły, której możemy mieć 350, a jego obrażenia skorelowane są z wartością tarczy. Przy maksymalnej sile może to być współczynnik obrażeń nawet około 15% tarczy, co da nam obrażenia o wysokości 180 współczynnika obrażeń, jeśli to będzie tarcza od Madeleine. No i szanse na zadanie obrażeń mamy przez 5 sekund o wartości 40%. W przypadku, gdyby bił nas tylko jeden legion, mamy szansę aktywować obrażenia z tego talentu dwa razy w ciągu tych 5 sekund, gdy talent jest aktywny. Kolejna umiejętność, którą tutaj mamy, jest to Zombie Spawn. Zwiększa nasze obrażenia od umiejętności pupila o 33% w przypadku maksymalnej siły. Dalej mamy intensywną lodową zbroję. Nie zwracajcie uwagi na nazwy tych umiejętności. Sposób działania się nie zmienił, a nazwy się zmieniają. Zależne to jest od tego, jak tłumacz to przetłumaczy, więc tym się nie martwcie. A sama umiejętność wydłuża czas trwania efektu prymitywnego uderzenia o 1 sekundę za każde 107 odporności. Odporności możemy mieć 330, więc maksymalnie możemy wydłużyć czas tego efektu o dodatkowe 3 sekundy. A 8 sekund przy odpowiednich talentach bohatera w drzewku jest to praktycznie cały cykl wpadania w szał, więc po pierwszym wpadnięciu w szał nasz pupil będzie zadawał stałe obrażenia. Więc posiadając już te 3 umiejętności, w ciągu 30 sekund zadamy obrażenia o wysokości 5500 współczynnika obrażeń. Idąc dalej, mamy kontruderzenie oraz dzikie kontruderzenie. Dzikie kontruderzenie jest to uzupełnienie do kontruderzenia. Posiadając oba te talenty, w ciągu 30 sekund zadamy obrażenia o wysokości 1800 współczynnika obrażeń. No i na koniec nasza święta trójca obrażeń krytycznych od pupila, która zawsze lubi być razem.
Ryk krwi i wściekły ryk mogą nam zapewnić 100% szansy na uderzenie krytyczne od umiejętności pupila, a mordercze ugryzienie dodatkowo zwiększy te obrażenia o 100%. W tym momencie nasze obrażenia z talentu wyniosą 13750 współczynnika obrażeń w ciągu 30 sekund. Dodatkowo do tego dochodzą obrażenia od kontruderzenia oraz dzikiego kontruderzenia. Jest to dodatkowe 1800 współczynnika obrażeń. Łączne obrażenia, które ten pupil zada w ciągu 30 sekund, będą wynosiły 15650 współczynnika obrażeń. Więc naprawdę obrażenia są dosyć spore. Jeśli ktoś zastanawiałby się z Was, co oznaczają te zielone cyfry, jest to uśredniony koszt poszczególnej umiejętności, jeśli chcielibyśmy ją podnieść do 3 gwiazdek. Łączny koszt tego buildu jest poniżej 335 tysięcy tej zielonej waluty. Z boku mamy dwie umiejętności, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Lodowa superzbroja jest nam niepotrzebna, gdyż w przypadku, gdy będzie nas biło dużo legionów, każdy z tych legionów ma 40% szansy na otrzymanie obrażeń, więc tej umiejętności nie potrzebujemy, gdyż jak widzieliście na filmie wcześniej, obrażenia możemy zadać jedynie jednemu celowi. Kolejną umiejętnością, której musicie się wystrzegać, jest mur serc. Z tego względu, że również widzieliście to na poprzednim filmie, każda dodatkowa tarcza, którą otrzymujemy, nadpisuje obrażenia od talentu, przez co sami sobie zmniejszymy te obrażenia. Dlatego też wystrzegamy się w przypadku tego pupila, Tei oraz Eliany. Wystarczy nam sama Madeleine, bo jak stworzycie legion na przykład Madeleine Eliana, to wtedy tarcza Eliany nadpisze obrażenia Madeleine, przez co te obrażenia będą dużo, dużo mniejsze. A sam pupil w sobie ma naprawdę potężne obrażenia. Więc tak wygląda pierwszy build pod uderzenia krytyczne. Przejdźmy teraz do tańszej alternatywy. Jak możecie zauważyć, koszt całego buildu, gdybyśmy chcieli ulepszyć każdą umiejętność do 3 gwiazdek, kosztowałby nas 60 tysięcy tej zielonej waluty, co jest mniejszym kosztem niż na przykład ulepszenie poszczególnej umiejętności w buildzie numer 1. Co my tutaj mamy? Mamy zwiększone HP o 4%, mamy zwiększony atak o 4%, mamy zwiększoną obronę o 4% oraz mamy ograniczenie ataku wrogiego legionu o 4%. Ponadto mamy oczywiście kontruderzenie, które każdy legion piechoty uwielbia. Jest to szansa na dodatkowy kontratak o całkiem przyjemnym współczynniku obrażeń. To akurat działa na każdy legion. No i oczywiście mamy 10% szansy na zadanie obrażeń krytycznych od kontrataku. Tutaj nie wsadzałbym żadnej z tych umiejętności, gdyż moim zdaniem szkoda do takiego buildu wsadzać umiejętności za kryształy. A ten build też jako tako sobie powinien radzić. Ale nie oszukujmy się, jeśli cena jest tyle razy większa, podejrzewam, że buildy pod obrażenia krytyczne są dużo, dużo lepsze. Podsumowując, jest to całkiem przyjemny pupil, którego obrażenia skalują się z współczynnikiem tarczy. Jest to pupil tylko i wyłącznie dla Madeleine, gdyż w tym momencie jej tarcza jest najwyższa. I naprawdę zakazuję Wam łączenia tego pupila z Teją lub Elianą. No i oczywiście wystrzegajcie się umiejętności o nazwie Mur Serc. No bo wtedy zamiast współczynnika obrażeń 600 będziecie mieli współczynnik obrażeń 30. Dlatego ta umiejętność jest zakazana. Jeden z minusów tego pupila jest następujący. Działa w tym momencie tylko i wyłącznie z Madeleine. Natomiast jadowity jaszczur może być używany w każdym legionie piechoty z powodzeniem. Za to obrażenia niedźwiedzia są dużo, dużo większe. Coś za coś, w tym przypadku obrażenia za uniwersalność. Uważam, że ten pupil jest naprawdę dobry, ale że działa tylko z Madeleine, dlatego nie widzimy go tak często, jak moglibyśmy. No i wielu ludzi popełnia ten błąd, że używa m.in. tej umiejętności oraz łączy Madeleine z Elianą, gdyż myślą, że to zwiększy ich obrażenia. Nic bardziej mylnego. Poza tym myślę, że ten pupil może mieć całkiem świetlaną przyszłość. Wystarczy, że dostaniemy kolejnego bohatera, który będzie rzucał tarczę, na przykład o współczynniku 1500 albo i wyższym, a wtedy obrażenia tego pupila naprawdę będą przepotężne.
A póki co, jeśli chcemy korzystać z tego pupila, pozostaje nam marsz Garwood Madlen, ewentualnie Madlen z jakimś innym bohaterem, który nie rzuca tarcz. No i nawet w takim defensywnym marszu taki pupil, jestem przekonany, że może nam zagwarantować mnóstwo zasług. Tutaj będę się z wami żegnał, w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!